Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak to komunista Stalin powiedział, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No głosowanie jest ważne, ale liczenie głosów jest jeszcze ważniejsze. To wygląda na to, że kiedy liczono głosy Trumpa i liczono głosy Bidena, no to tam dziwne rzeczy się działy. Jedna sprawa też w Ameryce jest taka, że no są dwie izby. Jest Izba Reprezentantów i jest Izba Senatu. Senat, no to nie zależy od ilości mieszkańców. W Ameryce jest 50 stanów. Także jak patrzycie na flagę, no to na fladze jest 50 gwiazdek reprezentujących 50 stanów. Jak patrzycie na biało-czerwone pasy, no to jest ich 13, dlatego że to było 13 oryginalnych stanów, czyli te angielskie kolonie, które zrobiły Stany Zjednoczone Ameryki. Także jest 13 i 50. No i te 50 stanów, każdy stan ma dwóch senatorów, niezależnie od wielkości, niezależnie od powierzchni, niezależnie od populacji. No i Ameryka ma 435 reprezentantów. Ci reprezentanci są wybierani co dwa lata na kadencję dwuletnią. Senatorzy są wybierani co 6 lat. Także 1/3 jest wybierana co 2 lata. A reprezentanci muszą od nowa, można powiedzieć, składać aplikację o wybranie. No i teraz jest taka kwestia, że ta populacja, czym większa jest populacja policzona, no to jest więcej reprezentantów. No i teraz się okazuje, że ten spis publiczny populacji no był troszeczkę szemrany. Jeżeli się nie za bardzo zgadza, no to wtedy i któryś stan może mieć mniej reprezentantów albo więcej reprezentantów. Jeden reprezentant, no to mniej więcej tak reprezentuje od 600 do 900 tysięcy ludzi, tak? Także to jest też to jest dziwaczne, no bo wydawałoby się, że powinno być to policzone dosyć dokładnie, no ale jednak nie jest. Są spore rozrzuty. No można by było to poprawić, trzeba by było to w sumie poprawić, ale nigdy tego nie poprawiają. Co 10 lat jest spis populacji. Spis populacji wysyłają takie karty, ludzie się tam deklarują. No problem jest taki, że to powinni wypełniać obywatele Stanów Zjednoczonych, bo obywatele głosują, no to obywatele zgłaszają. No, spis ludności to jest dla tych, którzy mają prawo do głosowania, no bo ci, co mają prawo do głosowania, no to decydują o przyszłości, decydują o wydawaniu pieniędzy, o podatkach i tak dalej, i tak dalej. To nie są mieszkańcy, którzy mieszkają, którzy przyjechali, nawet jeżeli pracują, no to nie mają praw wyborczych, no to w tym spisie nie powinni brać udziału, no bo później pośrednio to dotyczy, że będą mieli więcej reprezentantów, którzy będą głosowali w ten czy inny sposób. Tak, także to jest bardzo ważne. Demokraci oskarżali administrację Bidena w 2020 roku, że on starał się ustawić cały ten spis populacji. Na teraz biuro państwowe, biuro z tego spisu populacji zrobiło badania, zrobiło weryfikację. No i okazało się, że gdzie jest było dużo zapisanych obywateli. No wszystkie komunistyczne stany okazało się, że miały więcej,
a wszystkie republikańskie jakoś zostały im odjęte. Także najwięcej doliczyli na Hawajach. Hawajach, no to się zamieniły w jeden wielki komunistyczny stan. To jest, dołożyli sobie 7%. W Delaware, no to jest 5,5%. Delaware, no to jest tam, gdzie ten skorumpowany Biden mieszka, czy deklaruje się, że mieszka. Delaware, no to jest stan, gdzie bardzo dużo korporacji zakłada swoje headquarters, czyli powiedzmy dyrekcja jest tam, no ale to na papierze, dlatego że są bardzo przyjacielscy podatkowo. Rhode Island, następny lewacki stan, 5,1%, Minnesota 3,8% dołożyli sobie, Nowy Jork dołożył sobie 3,4%, Utah 2,6%, Massachusetts, następny socjalistyczny stan 2,2, Ohio 1,5. No ale gdzie nie doliczali? Gdzie nie doliczali? No to było Arkansas, 5% im zaniżyli, w Tennessee 7-8% zaniżyli, w Mississippi 4-1%, na Florydzie 3,5%, w Illinois 2, no i w Teksasie 1,2%. Także, że tam wszyscy ci liczący zdecydowanie kładli paluszek na jedną stronę wagi, no przeciwko konserwatystom, przeciwko republikanom. Tak w czwartek biuro opublikowało te wszystkie wyniki, które pokazały te błędy. Te 14 stanów, no to były duże różnice. Porównując do, bo spisy są robione co 10 lat. Także był spis w 2020 roku, poprzedni był w 2010. W 2010 roku, no to w zasadzie to, co policzyli, no i później sprawdzili, jak to było policzone, no to tam nie było dużej plus minus, było to wszystko dokładne. Teksas nie policzyli im 570 tysięcy obywateli. W Nowym Jorku dołożyli 700 tysięcy obywateli, tak? Także to są bardzo potężne liczby ludzi. To każde z tych 700 tysięcy, 600 tysięcy, to jest jeden reprezentant w Izbie Reprezentantów. No i Teksas właśnie stracił. No, Nowy Jork też stracił, ale mógłby stracić jeszcze więcej, bo tam od groma ludzi z Nowego Jorku po prostu pouciekało. Czy to było szokujące? No nie było to szokujące. Tak jak zaczęli publikować rok temu te wstępne badania, no to wszyscy w zasadzie się drapali po głowie, że te wstępne, że tak to się różni od wstępnych rozliczeń. No, mimo wszystko ludzie się dziwili, później zaakceptowali, no ale ilość tych reprezentantów została rozdzielona, no i tego zmienić już nie można. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że nie można. Floryda straciła reprezentanta, Teksas stracił reprezentanta, Rhode Island dostał reprezentanta, Minnesota dostała, nie powinna, tak jak wspominałem, Nowy Jork by jeszcze więcej stracił niż stracił. No, jak to się stało, że całe te biuro spisu populacji po prostu tak popierniczyło to wszystko? No, normalni ludzie no to mówią, że to jest, że te wszystkie, to nie jest przypadkowe, tak? No bo to jednak jest tak po linii partyjnej, że to aż nie może być. To nie są pomyłki jakieś statystyczne, to nie są pomyłki matematyczne, to nie są jakieś takie pomyłki systemowe. Tam po prostu działała
jakaś grupa hochsztaplerów politycznych. No teraz wszyscy obwiniają pandemię, wszyscy obwiniają tą całą panikę, którą sami stworzyli, tak? Komuniści stworzyli pandemię, panikę związaną z tą pandemią. Dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który nie zaszczepił się. No, był w takiej sytuacji, jest niezależnym przedsiębiorcą, no i w zasadzie kontroluje swój czas i swoje pieniądze, także nie był zmuszony przez pracodawcę w rodzinie też miał taką sytuację, że nie musiał, no to no powiedział, że w zasadzie to było to półtora raza, nawet mniej niż półtora raza grypa. No ale wracając do spisu populacji, no to socjaliści zaskarżyli na jesieni 2020 roku, że ten spis ma być zabrany przez administrację Bidena. No prawo mówiło, że to musiało być skończone do Sylwestra, do 31 grudnia, ale nie zostało. Demokraci zaczęli tłumaczyć, że potrzeba więcej czasu, że to wszystko trzeba bardziej doszlifować, no i prawo prawem, a socjaliści socjalistami, no i zostało to w ten sposób zrobione, że po prostu przesunęli te daty do sprawdzania, no i te daty do nadawania ilości reprezentantów były wcześniej, no i musztarda po obiedzie już tego odkręcić nie można. Tłumaczą, że te pomyłki, no to były dlatego, że ludzie dopisywali, no to wygląda na to, że socjaliści zawsze dopisują, no albo pracownicy spisu dopisywali ilość ludzi na te rodziny, czy tam tych mieszkańców, którzy nie odpowiedzieli na ten spis, no to biurokraci liczyli mniej więcej, patrzyli się na Ministerstwo Zasiłku, no i obliczali, ile tam ludzi gdzieś tam w dzielnicach mieszka, no i rozpisywali, no albo oceniali tak na oko, no i wygląda na to, że zawsze oceniali na oko, ale w odpowiednim miejscu, tak? Nie doceniali konserwatystów, a dokładali socjalistom. Socjaliści w Partii Demokratów, no to mówią, że te wszystkie stany demokratyczne, no to pracowały ciężej, pracowały bardziej, żeby uzyskać tą odpowiedzi tych mieszkańców, i dlatego to było bardziej wydajne. No, takie tłumaczenie złodzieja. No, tam troszeczkę w tym jest możliwe, że ludzie bardziej reagowali. No i również rozpuszczali, te komuniści rozpuszczali pogłoski, że administracja Bidena, Trumpa, no to chce wyeliminować ludzi, żeby głosowali. Jedyne, co Trump mówił, no to czy to Trump mówił, że trzeba pilnować, żeby nie obywatele nie wysyłali tego spisu, no bo to z prawa jedynie obywatel może odesłać ten spis publiczny. Socjaliści mówią, że wszyscy, co mieszkają, powinni mieć prawo, no ale różnica jest taka, że tu chodzi o głosowanie. I także, że debile socjaliści mówią, że człowiek jest człowiekiem, no tak, no ale obywatel ma prawo głosowania, a rezydent prawa głosowania nie ma. Także głównym celem na ten spis publiczny populacji, no to jest ustanowienie ilości polityków. I ci politycy są to najważniejsi w tym wszystkim. No dużo ludzi sobie, szczególnie kretynów, nie zdaje z tego sprawy, po co jest ten spis biurokratyczny.
to motywacje mogło wprowadzić nawet do oszukaństwa i do dopisywania dodatkowych. No jest za późno na to, żeby już zmienić tą ilość miejsc w Izbie Reprezentantów, no ale administracja powinna w zasadzie popatrzeć się na fundusze federalne, na te wszystkie formuły i obliczenia, tą matematykę, co i jak rozliczać, no bo to najważniejsi są w tym wszystkim obywatele, no i trzeba popatrzeć się, co wyborcy mają dostać. Republikanie, no to teraz tak czy inaczej za 7 miesięcy w drugi wtorek listopada 2022. Cała Izba Reprezentantów się zmieni i Izba Senatu też się zmieni. No tak, także muszą być powołane komisje, żeby przypilnować, jak złodzieje ukradli miejsca w kongresie, tak? No bo to do tego się sprowadza, że takie manipulacje, no to po prostu powodują to, że kongres jest wypełniony reprezentantami nie tak, jak powinien. No to i ten ciekawe jest właśnie, że te przypadkowe zmiany są zawsze dodatkowe dla komunistów i zawsze negatywne dla konserwatystów. No ale trzeba się wziąć za nich, trzeba się po prostu wziąć i pilnować złodziei na lewo. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. No widzicie, komuniści kradną nawet miejsca w kongresie, oszukują nawet w spisie publicznej populacji. No tak, także to jest makabra. Gdziekolwiek się nie popatrzy, to jest jedno wielkie oszustwo. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, że oszukują Hawaje socjalistyczne, Nowy Jork, dopisują sobie, kłamią, zmieniają. To nie jest prawidłowe, to nie jest demokracja. Partia Demokratów, no to jest po prostu banda socjalistów, oszukańców. Zdrowia dla normalnych.